Cześć, w tym filmie chciałem pokazać Wam, jak poprawnie skonfigurować program Sony Vegas do renderowania filmów w rozdzielczości HD 1280x720 pikseli. W programie Sony Vegas wchodzimy w File i wybieramy Properties. Następnie z listy Template wybieramy format HDV 720x30p lub HD 720x60p, w zależności od tego, ile nasze klipy wideo mają klatek na sekundę. Następnie dajemy Apply i klikamy OK. Teraz musimy zaimportować nasze klipy wideo, które chcemy renderować, klikając File, Import Media. Następnie przesuwamy je na oś czasu. Teraz wchodzimy w File i dajemy Render As. Wybieramy format Windows Media Video V11. Możecie też mieć tutaj V9 lub V10, w zależności od tego, jaką macie wersję programu. Następnie zaznaczamy 6 megabitów i dajemy Customize Template. Nazwę ustawień możemy zmienić, ja sobie je nazwę YouTube HD 720p. Ustawienia w zakładce Audio pozostawiamy bez zmian. W zakładce Video suwak przesuwamy na 100%. Ustawienia w zakładce Bitrate oraz Index też pozostawiamy bez zmian. I w Project Video Rendering Quality ustawiamy na Best. Następnie zapisujemy ustawienia i klikamy OK. Używając tych ustawień do renderowania filmów uzyskamy naprawdę dobrej jakości obraz HD. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do oglądania kolejnych filmów.